Klienci drogerii kupują zmysłami. Warunkiem sukcesu na rynku urody jest nie tylko dobry, innowacyjny produkt. Niemniej ważny jest skuteczny marketing, między innymi za pomocą pięknego opakowania. Wiedzą o tym producenci opakowań do kosmetyków, a wśród nich Politech. Europejski lider w tej branży. Polska firma rodzinna, której historia sięga 1998 roku. Koniec XX wieku przyniósł gwałtowny rozwój inżynierii materiałowej. Powstają nowe tworzywa sztuczne, w tym jonomery etylenu surlin. Nowe materiały zdobnicze, w tym lakiery UV. Nowoczesne wzornictwo, delikatność surlinu, elegancja metalizacji próżniowej i lakierowania UV wyznaczają nową jakość produkcji opakowań kosmetycznych. Politech nieustannie rozwija się w oparciu o unikatowe projekty opakowań, innowacje technologiczne w procesach wtryskiwania, lakierowania i metalizacji oraz zwiększanie wydajności produkcji. Firma produkuje ponad 67 milionów zamknięć rocznie i około 40 milionów nasadek metalizowanych. Zamówienia jednego produktu w liczbie miliona, półtora miliona sztuk nie są rzadkością. Dlatego Politech stawia na transformację cyfrową i robotyzację. Automatyzacja i robotyzacja wyznaczają kierunek rozwoju firmy zmierzający do fabryki 4.0. Zapewnia to firmie współpracę ze światowej sławy markami kosmetycznymi i perfumeryjnymi. W drugim wydziale produkcyjnym, zlokalizowanym w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, zarząd Politech zdecydował się na inwestycję w nowoczesny system zrobotyzowany do procesu metalizacji opakowań od japońskiej marki Kawasaki Robotics, która ma ponad 50-letnią tradycję w robotyzacji przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie. Transformacja cyfrowa i robotyzacja są wpisane w strategię rozwoju firmy Politech. Nowoczesne rozwiązania technologiczne w Wydziale Zdobień pozwalają nam zdobywać zagraniczne kontrakty i optymalizować koszty operacyjne. Obydwa wydziały produkcyjne w Osielsku i w Bydgoszczy działają równolegle, zapewniając zrównoważony rozwój firmy Politech i jej pracowników. Zrobotyzowany proces metalizacji zdobień opiera się o linię produkcyjną stworzoną przez pracowników firmy Politech oraz nowoczesne roboty przemysłowe wraz z systemem sterowania dostarczone przez firmę Astor, a wdrożone przez firmę integratorską Simplar. Wdrożone rozwiązanie oparte jest na nowoczesnych robotach Kawasaki oraz 4 układach kartezjańskich z systemem sterowania Astrada. Służby techniczne korzystają z aplikacji na tablet, która umożliwia precyzyjne pozycjonowanie chwytaków. Łatwa obsługa przekłada się na wysoką wydajność stanowiska. Zaawansowane rozwiązania technologiczne od Kawasaki Robotics zapewniają firmie Politech wzrost wydajności, powtarzalną produkcję i realizację planów na czas. Robotyzacja linii w nowym zakładzie pozwala zachować dynamikę i płynność produkcji, poprawić bezpieczeństwo pracowników, a także produkować pod coraz większe zamówienia globalnych partnerów biznesowych. Modernizacja zakładów produkcyjnych firmy Politech na drodze do przemysłu 4.0 dzieje się z myślą o spełnieniu oczekiwań klientów.